Ej, fajnie! To w sumie teraz... O, udało się. Przynajmniej mamy monety zebrane i te dwie małpy uratowane. Znaczy... pojmane. Albo porwane. Trudno, mamy game over, ale przynajmniej mamy, kurde, to co chciałem zdobyć, więc ty tam utkaj maczane, profesor. Dobra, skoro jesteśmy już z powrotem i mamy znowu 4 życia, to będzie można, kurde, zaraz ogarnąć co trzeba. A mianowicie zobaczymy, czy czasem tutaj... kurde, pieczone. A mogłem tak od razu w sumie się wspiąć. Nie pomyślałem o tym, a wolałem, kurde, bawić się w jakiegoś super platformera. Dobra, trudno się mówi. Każdy popełnia w życiu błędy. Chociaż w tym wypadku to sobie z chęcią strącę tę małpę. Ja wiem, że ona się striggeruje, no ale... aha, dobra, tutaj się striggerowałeś na mnie, kurde. Dobrze, łapiemy, kurde, skurczysyna małego. Zostały jeszcze tylko dwie małpy. Dwie małpy! Okej, tutaj widzę, że mamy sekcję z śniegiem, który chce nas tutaj popchnąć trochę. Ha, nie uda ci się, kurde, choćbyś się zesrał, gościu. Mamy jeszcze jedno zdrowie, chociaż co ja tutaj gadam, mamy już, kurde, więcej zdrowia. No, zdecydowanie więcej. Więc dobra, zobaczmy, co tutaj mamy do ogarnięcia. Okej, okay. Oj, 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 oj. Szybko. Dobrze. Teraz będziemy musieli skakać nad tymi, tymi. Jest, 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 jest. Ha, ha, gościu. Co ty teraz na to mi powiesz? Dobra, tam... profesor, rozumiem. Ja wiem, na czym polega ta gra. Nie pierwszy raz już w nią gram zresztą. Już kiedyś na kanale w nią grałem, zresztą opowiadałem o tym poprzednim razem. Ej, ale odnoszę wrażenie, że te małpy wyjątkowo w tym świecie są jakieś upośledzone albo w tym poziomie, ponieważ żadna w ogóle nie chciała przede mną uciekać. Tak jakby wszystkie się dały mi. Tak jakby one wiedziały, że już dadzą dupy. No tutaj był lekki lag. A to tylko dlatego, że chciałem zobaczyć, czy wszystko mi się ładnie nagrywa i mi się fenomenalnie nagrywa, wręcz bym powiedział. Fenomenalnie, kurczę pieczone. To słuchajcie, to dzisiaj udało nam się zrobić... 4... 5... To będzie 6 poziom. Więc myślę, że sobie zrobimy jeszcze ten cały New Frizzland i chyba następny świat będzie jako następna sesja. New gadget! Check it out! Here's the Skyflyer. It'll take you to high places. I'm sending the new gadget over to you right now. Try it out in the training room. Without training, it will be too dangerous for you to continue on to the next area. Well, good luck and be careful. Zobaczmy ten nasz nowy gadżet. Na czym on polega? Aha, to jest na takiej zasadzie.
O, ty, fajny. A, na tym to polega. A, i to, że się podniecam tymi gadżetami, to nie oznacza, że w tę grę nie grałem, ponieważ grałem w tę gierkę, ale po prostu nie pamiętam jej za bardzo, nie? A to jest różnica zdecydowana. Dobra, spróbujmy. No, i doskoczyłem. Bardzo fajnie. Dobra, zobaczmy, ile tutaj będziemy mieli. 6 małp i 3 monety Spectera. Całkiem spoko. Let's go! Ale tak wygląda prezentacja poziomu. Ej, ale ten poziom w ogóle nie przypomina już tej zimy, którą żeśmy poprzednim razem zwiedzali, więc... Wait, what? O, ogarnijmy sobie ten nowy gadżet w sumie, tylko zanim to zrobię, to jeszcze jedną rzecz. Skyflyer, o! To możemy go ogarnąć w sumie. Spróbujmy właśnie teraz tak zrobić. O, jesteśmy na drugiej stronie, bardzo fajnie. Może kto wie, będziemy mieli piąte życie. Fajnie by było. Dobra, ale wróćmy może do naszego miecza świetlnego. A, chyba że tutaj się na razie nie dostaniemy do tych małp. A dlaczego byśmy się tutaj nie mogli dostać? Co to ma znaczyć? No, tutaj są, oczywiście, że tak. O, tutaj jeszcze moneta Spectera jest, więc warto w nią wycelować. No dawaj, kurde, spajki. Jezu, jestem cymbał, przecież mogę zrobić coś takiego. Dokładnie, przecież mogłem tak to zrobić, kurde, w profesjonalny sposób. Stan Club, dobra. A, nie mogę ich tutaj zaatakować. Kurde, ale nie to chciałem zrobić, naprawdę. Thank you.
Dobra, no to w takim razie, skoro zginąłem w bardzo żałosny sposób, oczywiście jak zwykle, to możemy dostać się teraz tutaj. Jak najbardziej tak. I szukamy teraz kolejnych małp. Tutaj już raczej żadnej nie będzie, więc musimy podążać w tą ścieżką. I tutaj podejrzewam, że będzie wysyp tych zasrańców bananowych. No, już kurde słyszę. Jak dron tego ryja. Przynajmniej jedna z nich. Gdzie ona jest? To na razie jej nie ma. Słyszałem ją. No, jest. No. I na co ci to było, powiedz ty mi? Na co ci to było, kurde? Bananowcu zasrany. Hajja! Ja! No tu już widzę, kurde. He, słabe kryjówki macie tutaj. Serio, słabe kryjówki te małpy mają. Przynajmniej w tym świecie. O, tam jest kolejna, widzę. Ale zanim to zrobimy, to warto tutaj pójść, dlatego że tutaj mamy trójkąciki, które warto zbierać. Bo jak wiemy, 100 trójkącików daje życie. O, i teraz, dobra. Ja! Dokładnie. Co tutaj dużo mówić? Co to miało być, przepraszam bardzo. Jak ta małpa się nawet nie broniła. Nawet nie chciała się bronić. Dobra, tam już widzę, że ostatnie jest, aczkolwiek... No właśnie, ty, możemy przezrobić coś takiego. A nie, to tam nie ma szpary. Myślałem przez chwilę, że tam jest szpara. Oj, znowu to nieszczęsne pływanie, ja pierdziule. Dobra, tam widzę małpiszona, kurde, więc tam trzeba będzie do niego podpłynąć. Lecim. Ale bardziej w tę stronę, chociaż tam na dole jest moneta Spectera, dobra. Zaryzykuję. Bo kto nie ryzykuje, ten nie pije. Da, gdzie jest ten ufolut? Ufolut w postaci małpy? O, już się dymi, kurde. Haha! Zaraz, kurde, zginiesz. Dawaj. Niech tu wyskoczy tylko. Dokładnie. Trochę mi to zajęło, ponieważ kurde musiałem się bawić tutaj analogiem prawym, ale najważniejsze, że wyszło. Najważniejsze, że się udało. You
No, więc teraz mamy tak. 4, 6 poziomów zaliczonych. A dlaczego mi tutaj nie zaliczyło tego spektrowego żetonu? What? Dobra, Hot Springs. To będzie nasz ostatni poziom na dzisiaj w New Friesland i ogólnie w tej sesji, więc zobaczmy, co nas będzie tutaj czekać. 6 małp, 2 monety i ogólnie 9 małp byłoby tutaj do porwania, no ale no, jak wiemy, no nie tym razem. No to większość małp chyba na dole jest, widzę. A nie, to jedna była. Myślałem, że tutaj było więcej. No ale przynajmniej mamy już jedną zebraną, więc wszystko w porządku. Ogólnie czuję taki klimat świąt w tym poziomie. Pewnie przez śnieg i tak dalej, no ale w sumie ja to nagrywam 10 grudnia, więc kto wie, niedługo będą już święta. Więc do końca tego roku trzeba się wyrobić z tą gierką. A, czyli to będziemy musieli dwie moce wykorzystać, czyli ten jakby właśnie Fly Skier oraz tego Hula Hop. No i się udało, kurde. A już miałem złe przeczucie, że się nie uda. Dobra, kamera tutaj na razie nie chciała się odwrócić, ale przynajmniej mamy to z głowy. Jesteśmy już za wodospadem. Ładnie, kurde, te poziomy wyglądają. Naprawdę. Dobra. Tutaj nic nie mamy. Nic a nic. Tam u góry małpiszon jest. Widziałem go. Frajera jednego. Jeszcze tylko 3 małpiszony. Dobra, sprawdźmy co dalej. Tego poziomu niestety wam nie powiem odnośnie moich wspomnień, ponieważ niestety go nie pamiętam. Natomiast wiem, że poprzednie poziomy w miarę pamiętałem, jeżeli chodzi o moje wspomnienia. I muszę przyznać, że tamte poziomy nie sprawiały mi jakoś zbytnio wielkiego problemu. Może poza tym, że nie ogarniałem troszeczkę hula hopu w niektórych sekcjach. No. W sumie się udało, za pierwszym razem. Bardzo mi się to podoba. Bardzo fajnie. A wiecie co, jednak walić te życie. Walić jednak te życie, nie ma co. Szkoda naszego cennego czasu tutaj. Zobaczmy zatem, co tutaj będzie na nas czekać. O, muzyka troszeczkę zmieniła ton. No troszeczkę muzykę zmieniła ton, nie powiem, że nie. Jeszcze dwie małpy. Tutaj jeden myślał, że kurde go nie zobaczę. Nie ze mną te numery oczywiście. Tam jest życie, więc warto byłoby spróbować je zebrać. Poprzedniego nie udało mi się. Ale to kurde z chęcią bym zebrał nawet, powiem wam szczerze, więc będę tutaj próbował tak długo, aż mi się uda. Dopóki mi się nie uda. Ja.
czyli spróbuję sobie normalnie na początku wejść, żeby nie było. A może to jeszcze innej mocy potrzeba, żeby to zdobyć? Dobra. Nieważne, bo zbyt dużo czasu będę tracił. Tu dwie małpy są obok siebie. Yes! Kurde, za mną była moneta Spectera. Ale bym mógł ją zebrać teraz. To będę wiedział, gdzie wrócić. No i bardzo się cieszę z tego powodu. Dobra, kolejny wyścig z Jake'em. I've been waiting for this for a long time. This is just between you and me. Follow me. Okej, no to jak mamy za tobą lecieć, no to spoko. Let's go! Ja się teraz może bym skupił i spróbował raz jeszcze. Tak więc ZW. Zaraz jestem. Znaczy zaraz jestem. No wy będziecie widzieć jak ja ten, a ja tutaj się skupię, na razie się nie będę odzywał. Wy se posłuchajcie natomiast motywu tutaj Jake'a. Dobra, super, udało się. I się nie udało. Trzeba to zrobić raz, a porządnie. Dobra, pokonany frajer. Dawaj mi teraz monety. Wyskakuj z monet. I'll go up against you anytime you want. Dobra, tam pal gumę, gościu. Przegrałeś, to się musisz pogodzić z tym. Dobra, co tutaj dalej mamy? Medieval Mayhem. Ale tym to się zajmiemy już kiedy indziej, nie? To zrobiliśmy dzisiaj 3, 4. No, 8 poziomów zrobiliśmy ogólnie dzisiaj. To jest całkiem sporo jak na taką sesyjkę. Więc Medieval Mayhem ogarniemy sobie następnym razem. Kurde, nie to chciałem zrobić. We finally located Spectre. We don't know his exact whereabouts, but he's hiding somewhere within the period of the dawn of civilization. His army is growing stronger and larger, and he's finalizing his plans for taking over the new world. Transport there now and find him. Time is running out. Hurry! To przynajmniej będę już tej cutscenki oglądał. Dobra, zobaczmy szybko prezentację poziomów i kończymy. O kurde, ty, fajne! Klimat tych, takich Chin. Tak, wychodzimy stąd. Nie chcę na razie robić tego poziomu, to już innym razem sobie zostawiam. Czemu kwadrat z trójkątem? Znaczy, czemu kwadrat z kółkiem mi się pomylił? Nie rozumiem. Aha, i jeszcze jedną rzecz wam tutaj wyjaśnię, ponieważ nie wiem, czy ja to dobrze sprecyzowałem poprzednim razem.
okazuje się, że te tak naprawdę poziomy to nie są poziomy dodatkowe, tylko to są właśnie nasze treningowe poziomy, gdzie będziemy mogli po prostu sobie jeszcze raz przejść te treningowe poziomy z każdą z tych umiejek, jaką zdobyliśmy. Tylko cały czas mnie zastanawia, co to jest. Bo nie pamiętam. No ale dobra, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podoba, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Łącznie z live'ami różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wybicia na grupę na Facebook oraz na Discord. Linki są pozostawione w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Ape Escape 1 i nie tylko. Trzymajcie się i cześć!